Dzień dobry, witam na kanale Gips, Karton i tak dalej. Na wstępie wełna już była zainstalowana, nim zacząłem robić konstrukcję tej układziny. Stąd ten mój występ w maseczce w poprzednim filmie o profilach Rigisteel. I przechodzę do tematu. Taka powiedzmy typowa konstrukcja układziny na suficie z dachem kopertowym, tutaj dodatkowo komin, tak jest on ominięty. W przypadku gdyby tutaj okazało się, że odległość wieszaka od zakończenia profila i od zakończenia płyt była wyższa niż 25 cm, należałoby tutaj zamontować profil UD, tak jak się montuje w świetliki. Podobnie z tej strony i taka sytuacja ma miejsce tutaj z tym słupem, że chodzi akurat w światło. Oczywiście no mogłem się bawić tam, przesuwać, cudować, ale było to bez sensu. Tutaj wejdzie profil UD. Jak taki profil się mocuje, odsyłam do jednego z filmów tam o oknie połaciowym. Tam są pokazane, jak są te profile nacięte, jak są zapięte. Podobna sytuacja będzie miała miejsce przy tamtym słupie również. I teraz przejdę do tematu wirtualnej jętki. Nie, przy dachu kopertowym jest jedna bądź dwie strony, do których nie ma jak zakończyć profili. Tu jest zakończenie takie, że profil jest zamocowany do ściany. Końce profili CD są wsunięte w profil UD. Natomiast tutaj jest tak, że jętka, no i później pustka i krokwie. Rozwiązaniem jest tak zwana ta wirtualna jętka. W systemie układzinowym można ją zrobić na dwa sposoby. Wszystko będzie zależało od tego, jaka jest grubość izolacji podkrokwiowej i jaki jest kąt nachylenia dachu. A w tym przypadku 10 cm podkrokwiowo, to mi umożliwiło wykonanie tej wirtualnej jętki, tej wirtualnej ściany, tak to powiem tutaj w tym akurat przykładzie, czyli zamocowałem sobie wieszakami grzybkowymi profil CD, do tego profila został dokręcony profil UD i w niego wsunięte końce profili. Ilość wieszaków na metr kwadratowy, rozłożenie tych wieszaków jest odpowiednia, nośność jest zapewniona, po przykręceniu płyt będzie tutaj właściwa sztywność. I podobny układ, no inaczej, w momencie kiedy są większe grubości izolacji, to odsunięcie jest wyższe, to można wykonać to w taki sposób, jak kiedyś tam gdzieś pokazywałem, rzuciłem zdjęcie w formie takiego elementu krzyżowego. Tam jest wszystko dość, myślę, czytelne. Układ jest taki, że zakończenie profili wtedy CD tutaj jest swobodne, więc ten profil przy konstrukcji krzyżowej nie powinien być dalej od zakończenia profila, jak inaczej, od zakończenia płytowania, jak 25 cm. 20, jak będzie, też będzie dobrze, będzie 15, też będzie super. Podobny układ stosuję w momencie, kiedy, teraz proszę sobie wyobraźcie, tu jest sufit, czyli jętki, ale oszalowane, bo będzie podłoga, i przejście w wykurz. W wykurzu z reguły te jętki są w przeciwną stronę i również dla przejścia z jednego płytowania na drugie można wykonać taką konstrukcję, znaczy ja wykonuję takie konstrukcje, łączenie płyt, wtedy zakończenie płytowania głównego sufitu kończy się na tym profilu i przejście już w wykurz, płyty są poprzecznie, jedne do drugich wychodzą poprzecznie, całe łączenie jest tutaj. Istotą tego jest to, aby łączenia tych płyt o krawędzie cięte nie występowały w tym samym miejscu, co łączenia oryginalne tych płyt mocowanych tutaj. Cała jakby zagwozdka, to tyle jeśli chodzi o ten temat. Mówię, wełna już była, zanim przystąpiłem do montażu. Było tu trochę, nieważne. Także myślę, że tym sposobem trochę pomogłem tym filmem
Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. I taka mała dogrywka jeszcze, ponieważ tutaj występuje jeszcze tak zwany kosz i niekiedy to zakończenie, to łączenie tych obu konstrukcji wychodzi w miejscu, gdzie nie ma możliwości zamocowania wieszaka grzybkowego, bądź ten montaż wymagałby jakiejś tam ekwilibrystyki w postaci wyginania tego wieszaka, kręcenia go do boku, belki koszowej. Staram się unikać takich montaży. Tu w tym miejscu najlepiej zamocować wieszak typu S i załatwić sprawę zakończenia tutaj tego połączenia. Wszystkie inne sufity są zrobione w podobny sposób. Tutaj konstrukcja jest wykonana, zakończenie jest wykonane w podobny sposób. Końcówka, rozstaw jest około 40 paru centymetrów, więc tu wejdą po prostu swobodnie profile co 40 centymetrów i do nich później będzie cała konstrukcja mocowana. Podobnie są wykonane pozostałe sufity. Także to by było tyle. Trzymajcie się, cześć.